Piątek, 27 września. Grzegorz Żądło, dzień dobry. Przed nami główne wydanie informacji telewizji TVS. Spółka Rafako z Raciborza ogłasza upadłość. Odpowiedni wniosek złożyła w czwartek w Sądzie Rejonowym w Gliwicach. Zarząd decyzji argumentuje utratą płynności finansowej, za co winą obarcza JSW Koks, dla której Rafako budowało elektrociepłownię w Radlinie. JSW mówi z kolei m.in. o opóźnieniach w realizacji inwestycji czy braku zakończenia podstawowego zakresu prac związanego z certyfikacją kluczowych urządzeń. Fatima Orlińska. Tak dziś wygląda hala Rafako, w której powstają bloki energetyczne. Pracy nie jest już tak dużo jak jeszcze kilka lat temu, a wiadomość o upadłości spółki budzi obawy wśród pracowników, że wkrótce zakład może zostać zlikwidowany. W firmie dziś zatrudnionych jest prawie 700 osób, spośród których spora grupa to osoby w wieku bezpośrednio przedemerytalnym. No większość i tak się spodziewała, że taka sytuacja nastąpi, prędzej czy później, no bo sytuacja od dobrych, no powiedzmy 5 lat jest fatalna, nie? Nie mówię już od czasów przejęcia, które jak PBG nas przejęło, to już wiadomo było, że firma PBG niestety doprowadziła wiele firm do upadku. My jesteśmy chyba ostatni na ich liście. No i padamy, no ale widać, że zarząd coś tam próbuje działać. Dzisiaj tu mieliśmy spotkanie z prezesem, zarządem. Jak jednak deklaruje prezes spółki, mimo złożenia wniosku o upadłość, chce zachować ciągłość produkcji i zatrudnienia pracowników. Pieniądze na wypłaty w kolejnym miesiącu Rafako ma zabezpieczone. Kolejne pokryje Fundusz Świadczeń Pracowniczych. Utrata płynności finansowej spółki, jak wyjaśnia prezes, wiąże się z decyzją JSW Koks, która wypowiedziała prowadzone od 2 lat mediacje w sprawie budowy elektrociepłowni w Radlinie. JSW Koks pobrała z wpłaconej przez Rafako kaucji 20 milionów złotych. Teraz prezes Rafako w ciągu miesiąca chce wypracować model dalszego funkcjonowania spółki. Ten model musi zakładać udział i wejście inwestora strategicznego dla spółki. Te nasze problemy, które mamy od 5 lat, związane są z tym, że ta spółka no, nie ma właściwie inwestora, który byłby w stanie spółkę wspierać w działalności operacyjnej. Dlatego musimy bezwzględnie do tego doprowadzić. Żeby do tego doprowadzić, spółka musi być oddłużona. I tym się zajmowaliśmy przez ostatnie 3 miesiące. Byliśmy moim zdaniem na nie najgorszej drodze, żeby osiągnąć porozumienie z wierzycielami. Jak dodaje prezes, starania te zaprzepaściła niespodziewana i jego zdaniem nieuzasadniona decyzja JSW Koks, która dodatkowo od banku zażądała wypłaty z tytułu gwarancji 35 milionów złotych. JSW Koks argumentuje z kolei, że Rafako nie zrealizowało inwestycji w terminie, a po analizie dotychczasowej współpracy podjęła decyzję o jej niekontynuowaniu. Ponadto chcemy zauważyć, że Rafako S.A. od dłuższego czasu nie dokonuje płatności podwykonawcom, a dotychczas zrealizowane płatności przez JSW Koks S.A. na rzecz Rafako S.A. i podwykonawców osiągnęły wartość kontraktu. Rafako deklaruje, że postęp prac w Radlinie wynosi 99%. Zarząd nie kryje jednak, że główne kłopoty spółki wynikają z długu wobec gwarantów kontraktu zawartego z Tauronem na budowę bloku energetycznego w Jaworznie. Kilka lat temu były wizualizacje pokazujące wielkie osiedle, a teraz plany mogą zostać zrealizowane. Inwestycja spółki, na czele której stoi były prezydent Katowic, jest zapowiadana od lat, ale dopiero teraz dostała zielone światło. Radni przegłosowali plan zagospodarowania przestrzennego dla ponad 60 hektarów przy granicy z Siemianowicami Śląskimi. W tym rejonie ma powstać nowe osiedle na 10 tysięcy mieszkańców. Łukasz Kądziołka. Pusty i zdegradowany teren na granicy Katowic i Siemianowic Śląskich ma zamienić się nie tyle w nowe osiedle, co nową dzielnicę. Te wizualizacje zaprezentowano już ponad 4 lata temu, jednak teraz inwestycja pod nazwą Nowy Wełnowiec jest o krok bliżej realizacji. Katowiccy radni przegłosowali miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący m.in. teren dawnej huty Silesia. Tu znajdowały się zakłady cynkowe. Właśnie przeszłość tej ziemi budziła wątpliwości. Jak twierdzi jeden z radnych, który wstrzymał się od głosu, miasto powinno postawić inwestorowi jasne warunki. Zobowiązać inwestora do tego, aby przeprowadził analizę gruntu na obecność metali ciężkich, gruntu, gleby i roślin, po to, żeby przyszli mieszkańcy tego terenu czuli się bezpiecznie. Jak mówią radni, ostatnie badania tej ziemi pochodzą z 2004 roku. Wskazywały, że zanieczyszczenie materiałami ciężkimi teren to jest tak znaczne, że faktycznie jakakolwiek skuteczna rekultywacja w jakichś rozsądnych granicach finansowych jest prawie że niemożliwa. W trakcie sesji radnych uspokajał wiceprezydent Katowic. Jego zdaniem taka inwestycja to szansa dla miasta.
Przypominam, że na dzisiaj tam mamy zdegradowany teren po hutniczy i chyba wszystkim nam zależy na tym, żeby to w końcu przestało straszyć, a inwestor podjął się tego trudu realizacji tej inwestycji, bo realizacja inwestycji zapewni te wszystkie działania. Chodzi o remediację gruntu po to, żeby można było tu wybudować osiedle na 10 tysięcy mieszkańców. Już kilka lat temu były prezydent Katowic, który jest prezesem spółki realizującej inwestycje, deklarował, że budowa zacznie się w 2023 lub 2024 roku. Cała inwestycja, proszę Państwa, jest podzielona na 7 etapów, bardzo precyzyjnie określonych w zakresie nie tylko konstrukcyjnym, budowlanym, ale całego procesu remediacji, przygotowania tych terenów. Kilkoro radnych miało wątpliwości, ale jeszcze więcej mieli ich mieszkańcy. Złożyli wiele uwag do projektu planu zagospodarowania, jednak większość nie została uwzględniona. Miasto nadal nie rozwiązało tu problemów komunikacyjnych. To jest XIX-wieczny układ drogowy na XXI-wieczny rozwiązanie urbanistyczne. Od lat mówi się o połączeniu Alei Korfantego z ulicą Chorzowską poprzez przedłużenie ulicy Stęślickiego. Tam powinna pójść linia tramwajowa, i powinna być to Stęślickie. Ona nas wtedy odciąży i ona obsłuży ten właśnie nowy Wełnowiec. Miasto ma jeszcze trochę czasu na znalezienie rozwiązania, bo jak informuje spółka Capital Park, czyli partner projektu nowej dzielnicy, budowa miałaby się rozpocząć dopiero w pierwszym kwartale 2026 roku. Kolejne śląskie miasto chce wprowadzić specjalną kartę uprawniającą mieszkańców do różnych zniżek. Będzie taniej na basenie, w teatrze, a nawet w Parku Śląskim. Władze Chorzowa szykują się do uruchomienia karty mieszkańca w przyszłym roku, ale zanim program zostanie wdrożony, mieszkańcy już teraz mogą skorzystać ze specjalnej oferty na zakup biletów na kolejkę Elkę. Karolina Komada. Jest już w Katowicach, Jaworznie, Zabrzu, Ustroniu, Mikołowie i wielu innych śląskich miastach. Karta mieszkańca już wkrótce może obowiązywać również w Chorzowie. Mieszkańcom podoba się ten pomysł, ale chcieliby mieć czynny udział w jej powstawaniu. Zależy od co będzie zawierała, jakie zniżki, na jakie usługi. Jeżeli będzie atrakcyjna dla mieszkańców, może zapytać się mieszkańców w ankiecie, co by chcieli mieć w tej karcie. Większość chciałaby skorzystać ze zniżek do instytucji kultury czy obiektów sportowych. Komunikacja miejska to nie do końca, no bo jednak ja studiuję, więc i tak mam zniżki studenckie. Ale na przykład jak pani wspomniała te baseny, to w sumie poszło to do góry, więc to by było na pewno fajnie zobaczyć. Może też jakieś zniżki do teatrów jakby były, bo jednak poszło to oczywiście też w górę, a może by to też zachęciło mieszkańców, żeby jednak częściej chodzić do teatru, bo teraz bardziej kino jest jednak popularne. No, wydaje mi się, że głównie chodzi o kulturę. Żeby zachęcić? Żeby zachęcić, no dlatego, że warto wyjść z domu i warto coś zobaczyć innego niż w telewizji, na żywo. Zanim karta mieszkańca zostanie wprowadzona, mieszkańcy mogą już skorzystać ze zniżki na kolejkę Elkę w Parku Śląskim. To jednorazowy voucher w wysokości 10 zł na zakup biletu. Tak naprawdę efekt jednej z wielu rozmów na temat nie tylko samych zniżek tutaj w Parku Śląskim, ale ogólnie bardzo wiele spotkań odbywam, czy odbyłem przez te cztery pierwsze miesiące funkcjonowania jako prezydent miasta. No i to jest jedna z takich jeden z pierwszych owoców, myślę, który powinien ucieszyć mieszkańców Chorzowa. Do rozdania jest 5 tysięcy voucherów. Każdemu mieszkańcowi przysługuje tylko jeden voucher i aby go otrzymać, należy wypełnić wniosek i złożyć go w Chorzowskim Urzędzie Miasta. Elka to jedna z najpopularniejszych atrakcji Parku Śląskiego. Tylko w tym roku przewiozła około 250 tysięcy pasażerów. Taki rekordowy rok był również w 2010. Wówczas Elka przewiozła około 210 tysięcy pasażerów, więc widzimy, że to zainteresowanie wzrasta z roku na rok. Na pewno na to wpływ ma również budowa drugiej linii Elki, a w przyszłości także trzecia linia, która poprowadzi dookoła Parku Śląskiego, w którym wielu mieszkańców Chorzowa spędza czas. W parku jestem często, ale na spacerze, ale nie korzystam tam żadnych. Zresztą za niedługo chyba kąpielisko Fala otworzą, może też tam będzie możliwość jakaś. Park Śląski nie wyklucza takich opcji. W momencie powstania fali mają być dostępne zniżki dla mieszkańców Chorzowa. Jednak co ostatecznie znajdzie się na karcie mieszkańca, okaże się w przyszłym roku. Aplikacja ma ruszyć w 2025.
Za tydzień rozpocznie się nowy sezon Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. To jubileuszowy, bo 10. rok funkcjonowania orkiestry w nowym gmachu, który powstał na terenie byłej kopalni węgla kamiennego Katowice. Z tej okazji NOSP przygotował podróż po muzyce francuskiej, norweskiej, japońskiej i przede wszystkim polskiej. Dziesięciolecie to jednak nie tylko koncerty, ale też na przykład potańcówka i wystawa zdjęć ukazująca początki budowy siedziby NOSP-u. Karolina Komada. 872 doby. Tyle powstawał gmach Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Gmach, który w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. Bardzo nam zależało na tym, żeby ten budynek był stąd. Żeby każdy, kto tutaj przychodzi, nie miał wątpliwości, że NOSP wyrasta z śląskiej tradycji, z tych korzeni. W pewnym momencie padło skojarzenie z Nikiszowcem, że to jest taki symbol Śląska, przez całe lata zapomniany, gdzie jest jakby ucieleśnienie tego, czym jest właśnie ta śląska cegła, lekko przykurzona, zabrudzona. Cegła to jednak tylko zewnętrzny wymiar tego, co dzieje się wewnątrz budynku, gdzie na co dzień ćwiczy i gra jedna z najlepszych orkiestr symfonicznych w Europie. To jest taki element, który jest dla nas nie tylko powodem do dumy, ale również bardzo istotnym argumentem w rozmowach na temat rozwoju miasta, w rozmowach na temat dalszych inwestycji, które na terenie miasta Katowice są czynione, a to, w co głęboko wierzymy, jest zawsze za aprobatą mieszkańców, ponieważ to dla nich tworzą się obiekty kultury, to dla nich między innymi przygotowana tak bogata oferta NOSP-u na kolejny sezon. A sezon rozpocznie się 4 października jubileuszową inauguracją. Dla NOSP-u to szczególny dzień, bo to właśnie 4 października 2014 roku została otwarta nowa siedziba. Podczas świętowania dziesięciolecia mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w wielu koncertach i nie tylko. Rozpoczynamy wspaniałym koncertem z Marin Alsop i naszą orkiestrą, ale później przechodzimy przez jazz, później przechodzimy przez recital fortepianowy, a w ciągu dnia mamy i gry planszowe, czy terenowe. Możemy iść zwiedzać nasze dawne sale, jest też potańcówka, bo tak jak ktoś powiedział u mnie w zespole, świętowanie bez tańca, no jak? Więc na to też jest miejsce. Więc mam nadzieję, że będzie dużo radości, wspominania. Wspominać będzie można też proces powstawania siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. W gmachu powstała wystawa z fotografiami z okresu projektowania i budowy gmachu. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w piątek. Miłego weekendu Państwu życzę i do zobaczenia w poniedziałek.